Niedziela, 4 czerwca. Miejsce obsługi podróżnych w miejscowości Krzyżanów. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Pan Jan, wracając z rodzinnej imprezy, zatrzymał się na parkingu autostradowym, gdzie, jak sam twierdzi, przeżył horror. Wyszedłem, zrobiłem awanturę, dostałem w lampę. Dostałem w pysku. Ja nie wiem, czy to byli Arabi, czy to byli kibice, czy to była, nie wiem, pielgrzymka do Turnia. Ja nie wiem. Ja zrobiłem grandę i zostałem za to ukarany na parkingu. Natychmiast. I tak szczerze mówiąc, ja chyba nawet do tego człowieka nie mam pretensji, że mnie tak uderzył. Pewnie młody człowiek, no, dziadowi pyknął i tyle. Przecież nie wiedział, że jestem po zawale, że jestem, że matka tam leży umierająca. No, ten chłopak nie wiedział, to mi odbiło. Ja wypiłem kilka lampek wina, które mi, no, wiadomo, nie posłużyło. Zrobiłem z siebie idiotę i dostałem lanie i tyle. Tak to się skończyło na parkingu. I cała akcja, później przyjechała policja, pogotowie. Chyba ratownicy, którzy już nas zdecydowanie byli nakręceni przez policjantów, odmówiłem pomocy. I uważam, że dobrze zrobiłem, chociaż nie wiem, może źle zrobiłem, bo wtedy może zabraliby mnie do szpitala i nie wyszłoby to, co wyszło. Odmówił pan pomocy dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem pani przedtem, uważam, że wszyscy byli nastawieni totalnie negatywnie, totalnie nakręceni przeciwko mnie. Ja to czułem, dlatego nie chciałem pomocy. Ja chciałem jak najszybciej wyjechać z Kutna. Ja po prostu nie chciałem pomocy od nikogo w Kutnie. I policja pana zabrała? Zakuła. Najpierw mnie zakuli i wrzuci chyba... No mniej więcej to wyglądało tak jak z tym panem we Wrocławiu. Zresztą ja im cały czas Wrocław przypominałem i to ich nakręciło totalnie. Ale to ich totalnie nakręciło, ten Wrocław. Jak wygląda sytuacja już w radiowozie? Co tam się stało? Nic. Uderzył mnie dwa razy, wsiedli, pojechaliśmy do komendy w Kutnie. Czy w ogóle policjanci podejmowali jakąkolwiek interwencję na jednym z parkingów autostradowych, bodajże w Krzyżanowie, tak? Tak, dyżurny jednostki otrzymał 4 czerwca około godziny 18 informację, że na MOP-ie w Krzyżanowie, w kierunku Gdańska, jest tam wędrujący się mężczyzna, który zaczepia podróżujących oraz uderza rękoma w samochody. Natychmiast została tam wezwana, oczywiście funkcjonariusze policji zostali wysłani, którzy mieli podjąć interwencję. Gdy dojechali na miejsce, okazało się, że znajduje tam się grupa około 30 osób, które stały koło autokaru i leżący na ziemi mężczyzna. Podróżujący uprzedzili od razu policjantów, że ten mężczyzna, który leży na ziemi, to jest ten, który przed kilkoma minutami się strasznie awanturował, wykrzykiwał, wyzywał i uderzał rękoma o pojazdy. Wezwana została na miejsce karetka pogotowia i kolejny radiowóz z funkcjonariuszami policji. Mężczyzna ten, jak zobaczył policjantów, znowu zaczął się awanturować, wykrzykiwać. Nie chciał się podać poleceniom wydawanym przez policjantom, nie chciał również podać swoich danych osobowych. W związku z powyższym został on zatrzymany w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Wrzucili mnie do tego chyba pokoju, przesłuchaj, z tym, że oni mnie, to było takie biurko, a ja byłem za kratami, skuty kajdankami rzucony na podłogę. I tam był pan przesłuchiwany? Tam byłem przesłuchiwany i jednemu z panów policjantów znowu kusiły nerwy. No i wraz tam zaczął mnie szarpać, szamotać, nie wiem, najprawdopodobniej wtedy albo mi nadepnął na tą nogę tak mocno. Oni znają swoje sposoby. Albo to było przy wciąganiu mnie do radiowozu, nie wiem, co się z tą nogą stało, no stało się. Może pan przybliżyć, jak wyglądała ta rozmowa, to przesłuchanie, nie, kiedy był pan... Nie, nie mogę. Nie mogę, absolutnie. Nie mogę pani przybliżyć, bo ja jej w ogóle nie słuchałem. Mhm. Ja się strasznie bałem. Nie pamiętam. W ogóle zero współpracy z mojej strony było. Oni na mnie napadali, robili ze mnie przestępcę, bandytę. No chyba tak jeszcze. No. Wyskoczyłem na autobus tych kiboli i no to wie pani, no, trzeba być ostrym gościem, żeby na 30 ludzi wyskoczyć. No więc no tak mnie tak traktowali. Przede wszystkim nie odczytano mi moich praw. Żadnych praw. Nie wiedziałem, co mnie tam czeka. Nic. No i po tym wszystkim, jak odmówiłem, że nie podpiszę, nic. No, oczywiście straszyli mnie dlatego może tamten ten łysy też niepotrzebnie wszedł, bo ten chłopak tak zestresowany, on mi
ten człowiek mi powiedział, że wie pan co, jak mnie wyrzucą z tej roboty, to mi chyba psychika w końcu odpocznie. No. Tak mi powiedział ten człowiek, który tam mnie maltretował. Rzucono mnie na dołek i pierwsze słowa człowieka, który mnie tam przyjmował. Powiedział do mnie, żebym mu obciągnął. I to już było, to już mnie rozwaliło, to już było po prostu, to już był koniec, to już był koniec. Już mnie po prostu rozwalili do końca. I co tam się działo na tym dołku? No, na tym dołku były tak, dwa materace leżały, no i rzucił mnie tam i... Aha, rozebrali mnie, nie? Nie wiem, czy do spodenek, czy do naga, nie, ale chyba do spodenek, bo nie miałem majtek, bo są takie tam, no to chyba do spodenek. Otworzył mi te drzwi i mówi, a ty to nie chcesz, mówi koca. I zamknął drzwi. Atakowałem o ten koc, o toaletę, puścił mnie dwa razy do toalety, mnie puścił. No i o pomoc, atakowałem ich o leki, żebym cokolwiek dostał na obniżenie ciśnienia, bo mnie rozwalało. No odmówiono nie, tego, tak? Tak, tak, wszystkiego odmówiono, wszystkiego mi odmówiono. Oni się rano wystraszyli już. Wystraszyli się, bo ja już nie mogłem ani chodzić, także na tyłku się przesuł. On się po prostu już wystraszył. Pacjent został przywieziony do SOR w dniu 5 czerwca o godzinie 8 przez zespół ratownictwa medycznego z aresztu. W naszym tutaj SOR-ze miał wykonane szereg badań diagnostycznych i specjalistycznych. Między innymi miał wykonany tomograf komputerowy głowy i po przeanalizowaniu tychże badań i po konsultacjach specjalistycznych został wypisany do domu z zaleceniem kontrolnej wizyty w swojej poradni lekarza rodzinnego. Na chwilę obecną prowadzone są w naszej jednostce czynności wyjaśniające w kierunku artykułu 51 paragraf 2 kodeksu wykroczeń zakłócania spokoju i porządku publicznego na terenie MOP-u w Krzyżanowie oraz w kierunku artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń, to jest niepodanie danych funkcjonariuszom publicznym. Mężczyzna twierdzi, że został pobity w radiowozie przez policjantów. Jak się może pani do tego odnieść? Czynności w tym kierunku prowadzi Biuro Spraw Wewnętrznych, a więc my tutaj informacji żadnych nie możemy na chwilę obecną udzielić, gdyż no, trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie. Będziemy pisać skargę, nic więcej. Skargę do Komendy Głównej, zresztą ten, no nie wiem, no chyba nie można go nazwać policjantem, no człowieka, który każe obciągać sobie, no nie wiem, czy to jest policjant, no. Moim zdaniem nie, ale niech tak, niech mu będzie, no. Jeżeli ma żonę i to nagrywacie, to ja panią zapewniam, że jego żona się dowie. I jeżeli ma dzieci, jego dzieci też się dowiedzą, jak potraktował mnie ich ojciec. Nie pozwolę sobie nikomu na to, nikomu, żeby traktował mnie jak gorzej niż szmatę. Kazał mi sobie obciągnąć u siebie, on był z bronią, ja byłem skuty, a on do mnie, żebym ja mu obciągnął. I po prostu mnie rozwaliło. To mnie rozwaliło, czy pani rozumie to? Ja psychiki nie mam, w ogóle. Po obecności kilkunastu godzin na komendzie w Kutnie nie mam psychiki, jestem rozwalony. Wyję po nocach, płaczę, wszystko mnie boli, a tam jest umierający człowiek. A ja mam jeszcze w głowie to, co tam się działo ze mną. I non stop myślałem o niej, czy ona jeszcze żyje. Jakby ona nie żyła, jakby ona zmarła tej nocy. Jeżeli ktośkolwiek z Kutna będzie mnie słuchał, naprawdę, naprawdę warto by dać parę złotych na prawnika. Nie dajcie się im. Czy to jest prawda, że rok temu policjant zastrzelił w Kutnie człowieka? To ja to wiedziałem, proszę pani. Ja to wiedziałem. Ja się ich bałem jak ognia. Ja się ich bałem, że tam mnie zamordują. Ja się po prostu ich bałem. I nie współpracowałem, zero współpracy.